Siemanko, witam serdecznie, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj Okiem Baszy będzie poświęcone przepowiedniom Mahaliasza. Co to są za przepowiednie? Są to przepowiednie biskupa, który uznany został za świętego już w XI wieku. Był to biskup irlandzki. On zostawił jakby po sobie przepowiednie, które odnosiły się tylko do papieży, do wyboru papieży. Sorki. Te przepowiednie odnosiły się tylko do papieży, do tego, jacy papieże będą zasiadać na stolicy apostolskiej, na stolicy apostolskiej, i te przepowiednie tak naprawdę zostały, tak naprawdę z tymi przepowiedniami jest kwestia sporna, tak, bo niektórzy uważają, że te przepowiednie zostały sfałszowane, bo tak naprawdę na światło dzienne te przepowiednie zostały, ujrzały światło dzienne te przepowiednie dopiero w XVI wieku, kiedy to mówi się, że te przepowiednie zostały użyte w celu wyboru, czy w celu manipulacji, żeby wybrać konkretnego papieża, a za życia te przepowiednie nie były znane. Bez wątpienia, tak czy owak, po prostu są ciekawe te przepowiednie. Tych przepowiedni jest praktycznie 112. To są praktycznie zdania, to są równoważniki zdań, to są, można powiedzieć, cytaty, czy też po prostu jakieś motta, które odnoszą się do tego, jaki będzie papież kolejny. I teraz tak, pojawiają się głosy krytyki, wielu tutaj naukowców krytykuje to z tego względu, że uważa, że te przepowiednie nie są wiarygodne, ponieważ tak naprawdę interpretujemy je post factum, czyli dopiero po tym, gdy wybrano jakiegoś papieża na czy jakiegoś duchownego na papieża, to my po prostu to interpretujemy i przypisujemy to do przepowiedni Malachiasza. Natomiast wiele osób tak naprawdę wierzy w te przepowiednie. Ja dzisiaj postaram się przedstawić Tobie kilka takich przepowiedni i pokażę Ci, jak wygląda interpretacja przykładowa tych przepowiedni. Przede wszystkim zacznijmy tak od tego, jak te przepowiednie brzmią. Na przykład tak, pasterz i żeglarz. Dotyczące jednego z papieży. Kolejna przepowiednia. Z połowy księżyca albo z pracy słońca. Chwała oliwki. I teraz jak to interpretować, jak to odczytywać? Pasterz i żeglarz w tej przepowiedni było zapisane, czyli tutaj jakby Malachiasz mówi o tym, że papieżem zostanie osoba, która jest pasterzem i żeglarzem. I rzeczywiście taki papież był, to Jan XXIII, który został papieżem, natomiast wcześniej przez wiele lat był biskupem, czy był duchownym w Wenecji. No i można tutaj to odnieść, tak, że był żeglarzem, no bo wiadomo, że w Wenecji są kanały, że pływają tam gondole, więc no będąc na pewno tutaj duchownym w Wenecji, czy też będąc mieszkańcem Wenecji, no trudno jest nie pływać gondolami, czyli można to było odnosić do jednej z tych przepowiedni. Kolejną wam powiem przepowiednią, to było z połowy księżyca i tam przepowiednią jakby ludzie interpretują, że chodzi tutaj o Jana Pawła I. Jana Pawła I, którego tak naprawdę pontyfikat był bardzo krótki, bo trwał bodajże tam 33 dni, niecały miesiąc. I tutaj z połowy księżyca to się odnosi tutaj do księżyca, odnosi się tutaj do astronomii. Zaraz wam powiem dokładnie, jak to by wyglądało. A więc tak, Jan Paweł I został wybrany 26 sierpnia 1918 roku. Była to tak naprawdę ostatnia kwadra księżyca i panował niecały miesiąc. Natomiast zmarł na jeden dzień przed połową księżyca, tak? Zmarł na jeden dzień przed połową księżyca. Później kolejna przepowiednia Malachiasza mówi o tym, że z pracy słońca. I ta przepowiednia dotyczy, ludzie to interpretują, czy przypisują to do Jana Pawła II. Jan Paweł II, czyli nasz po prostu polski papież, który urodził się 18 maja 1920 roku i zmarł 8 kwietnia 2005 roku. Natomiast te daty nie są przypadkowe z tego względu, że Jan Paweł II urodził się oraz zmarł w dniu, kiedy nastąpiło zaćmienie słońca. I tutaj z pracy słońca można interpretować tak naprawdę na wiele sposobów.
można to tak naprawdę interpretować na wiele sposobów, że można porównywać do tutaj do czasu panowania papieża Jana Pawła II, który podczas swojego pontyfikatu bardzo dużo podróżował po świecie, a wiadomo, że jakby tutaj słońce wędruje, tak, wędruje po ziemi, znaczy w sensie takim, jak człowiek patrzy po prostu na słońce, to słońce nie jest cały czas w jednym miejscu, że ono wędruje ziemi, tak można metaforycznie odczytywać. I tak samo tutaj można porównywać tę właśnie przepowiednię, odwoływać do Jana Pawła II, że jego pontyfikat był podobny jak słońce, czyli nie był cały czas w jednym miejscu, nie był w Rzymie, nie był w Watykanie, tylko po prostu jeździł po całym świecie, bardzo dużo podróżował, oczywiście służbowo. I teraz tak, można to też tłumaczyć w ten sposób, że z pracy słońca można odnosić do po prostu wschodu słońca, jakby wschodem słońca jest Polska, tak? Czyli państwo wschodu, państwo Europy Wschodniej to jest Polska. Czyli, że tutaj papież będzie reprezentował, będzie słońcem, będzie po prostu pochodził z państwa z Europy Wschodniej. Kolejna interpretacja to jest interpretacja, która mówi o tym, że słońce jest to symbol solidarności i że słońce po prostu jest symbolem solidarności, a wiadomo, że solidarność jakby w głównej mierze zrzeszała ludzi, którzy ciężko pracowali, ludzi, którzy pracowali fizycznie. I tutaj można odnosić, do tak naprawdę do wczesnych lat Karola Wojtyły, który jeszcze nie był papieżem, a jak wiadomo po prostu z biografii, on ciężko pracował fizycznie w młodości, więc tu można też odnosić tą przepowiednię do wczesnych lat młodości Karola Wojtyły, który ciężko pracował, nie? Czyli to było to tłumaczenie właśnie z pracy słońca. I potem kolejną przepowiednią Malachiasza jest chwała oliwki. Oczywiście są to tłumaczenia tak z łaciny, tak? To są chwała oliwki, tak? No, to nie są takie chwała oliwki, tak jak u nas w Polsce, że oliwki do jedzenia, natomiast mają tutaj znaczenia po prostu biblijne, mają tutaj znaczenia metaforyczne, zaraz wam powiem jakie. A więc tak, chwała oliwki miałaby się odnosić do tego, że będzie to papież Benedykt XVI. I teraz trzeba pamiętać, że zakon Benedyktów, w przypadku zakonu Benedyktów symbolem jest gałąź oliwna. Czyli to miałoby sugerować na to, że ta właśnie gałąź oliwna jest symbolem Benedyktów. Poza tym można powiedzieć tak, że Joseph Ratzinger, czyli jeszcze zanim został wybrany na papieża Benedykta XVI, był prefektem kongregacji do spraw nauki wiary i bronił doktryny Kościoła. Tak, bronił doktryny Kościoła. Kolejną interpretacją, która może dotyczyć właśnie tej chwały oliwki, to może być to, że oliwki mają kolor ciemny kolor oliwki, a to z kolei mogłoby się odnosić do tego, że papież będzie ciemnoskóry. No wiele osób jakby mówiło w tamtym czasie, że papież, który zostanie wybrany, będzie właśnie ciemnoskóry. Tak się jednak nie stało, aczkolwiek tutaj można przypisywać inne tłumaczenie, a mianowicie, że w herbie papieża Benedykta jest wizerunek czy też głowa czarnoskórego mężczyzny, tak? Czyli można by było to porównywać, że chwała oliwki, że oliwki mają kolor ciemny, chociaż wiadomo, że oliwki mają różny, są ciemne i jasne, ale mają ciemny kolor. Ciemny kolor można porównywać do papieża czarnoskórego. Taki wybór nie miał miejsca, natomiast można to odnosić do tego, że właśnie że w herbie papieża Benedykta XVI była głowa czarnoskórego mężczyzny. Potem mamy tak, tą interpretację właśnie chwała oliwki można porównywać do gałęzi oliwnej, a gałąź oliwna oznacza pokój na świecie. Natomiast Benedykt XVI przyjął swoje imię na cześć swojego poprzednika, czyli na cześć Benedykta XV, który był pacyfistą, a wszystko to miało miejsce w czasie I wojny światowej, był przeciwnikiem wojny, był przeciwnikiem walki, czyli tutaj można zauważyć łatwe powiązanie, czyli ta gałąź oliwna to jest pokój na świecie,
to jest właśnie to, co głosił papież Benedykt XV. Natomiast Benedykt XVI przyjął taką nazwę, przyjął taki po prostu taką nazwę tak na cześć Benedykta, właśnie Benedykt XVI przyjął na cześć Benedykta XV. Czyli to wszystko się po prostu jakby zazębia, tak? To się wszystko zazębia, dobra. I teraz tak, ostatnią kwestią, którą tu jeszcze mogę po prostu poruszyć, to jest to, że mówi się tak, Gloria Oliva, czyli po prostu, że jest to Benedykt XVI, tak? To właśnie była ta gałąź oliwna. Potem w tych wszystkich przepowiedniach ostatnim był Petrus Romanus, uznawany jest za ostatniego papieża, czyli byłby to właśnie papież Franciszek. I teraz pojawia się tutaj kwestia tak naprawdę sporna, tak, bo mówi się o tym, że to będzie ostatni papież, ale ten papież nie będzie miał numeracji. Wcześniej wielu papieży tak naprawdę miało numerację, tak, Jan Paweł II, Jan Paweł I, Benedykt XV, Benedykt XVI. I teraz tak, albo ta przepowiednia mówi tak, że papież Franciszek będzie ostatnim papieżem, albo też papież Franciszek po prostu zapoczątkuje nową erę papieży, którzy nie będą mieć żadnej numeracji, nie będą mieć żadnej cyfry po prostu przy swoim tytule, którzy po prostu nie będą mieć żadnej po prostu numeracji. Więc tutaj to są sporne tak naprawdę te kwestie, ponieważ w całych tych przepowiedniach Malachiasza, jakby tutaj w całych tych przepowiedniach Malachiasza, Petrus Romanus, no zobacz, jak przywalił, Petrus Romanus właśnie był tym ostatnim papieżem, tak, już po nim nie było żadnego innego papieża, czyli albo to będzie oznaczać śmierć ostatniego papieża, czyli śmierć papieża Franciszka, albo będzie to oznaczać koniec papieży, którzy mają po prostu w swoim tytule cyfry, tak, czyli koniec papieżami z pewną numeracją. Czyli tak naprawdę można te przepowiedzi na dwa sposoby interpretować. No jest to dosyć ciekawe, tak? Ciekawy po prostu pogląd. Dobra, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam.